Wszystko tak było psujesz? Dobra, ta różka nam się na wiele nie przyda, mam na szczęście ze sobą jeszcze jedną. Przetrzymać ją. Dobra, ta różka się... Witamy przedstawicieli całe wsparcie i pana jest to na rękę, rękę. Dobra, tak, bardzo się podzielamy. Dziękuję. W takim razie oddaję głos prezesowi. Tutaj ma panie prezesie i panu posłowi. Proszę bardzo. Kolega Wippler, natomiast chciałem prosić państwa o przejście tutaj, usiądźcie na schodkach. Dobrze, proszę wejść do środka. Proszę tutaj wejść do środka, zająć tutaj miejsca. Są miejsca po lewej stronie, są miejsca po prawej proszę stronie. Z tyłu część państwa może przejść na prawdę. Są schodki, proszę na nich usiąść. Proszę wejść dalej, chodźmy na schodkach. Po co tam stać z tyłu? Można sobie usiąść na schodkach wygodnie. O, prosimy wejść na schodkach, żeby usiąść. Tutaj są schodki, no już. Trochę schodków zajętych, ale jeszcze parę schodków się znajdzie. Prosimy. Prosimy, tak, tak. Schodki mają być zajęte w całości. Tyle wygodnych miejsc na schodkach. Dobra, przysiądę. To ja sobie siądę, kolega Wittner, parę słów powie na początek, a ja będę pilnować po prostu usiedzenia schodka. Dobra, dziękuję. Witam was wszystkich serdecznie na spotkaniu z kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Januszem Korwin-Mikke. Witam serdecznie. Jedno krótkie pytanie. Kto z was jest z Iławy, ręka do góry? O! Kto przyjechał tutaj z innej miejscowości? O, mówienie, że wszyscy są z Iławy, ale to jest nieprawda. Słuchajcie, to jest fantastyczna sprawa widzieć tylu ludzi, zwłaszcza młodych, ale nie tylko młodych, na spotkaniu z kandydatem na prezydenta. Czy politycy w Polsce są kochani? Nie. Czy mamy ich za co kochać? Nie. Czy jesteście im wdzięczni? Nie. Czy uważacie, że dobrze rządzą naszym krajem? Słuchajcie, kiedy ostatnio w Iławie tyle osób przyszło na spotkanie z politykiem? Nie zwieziono was tutaj autokarami. Nie przyszliście tutaj dlatego, bo Janusz Korwin-Mikke albo partia Korwin dała wam zatrudnienie jako urzędników, ludzi, którzy żyją z pieniędzy podatnika. My wam tego nie oferujemy, nie dostaniecie od nas takiej oferty. Jesteście tutaj, jest was tak wielu. Przedtem byliśmy na spotkaniu w Kwidzynie, był podobny tłum. Pełna sala, ludzi pełnych nadziei. Takie samo spotkanie mieliśmy w Malborku. Wielki wiec w Gdańsku. Dwa dni temu gigantyczny wiec w Krakowie. Tłumy ludzi i to napawa nasze serca nadzieją. Nadzieją na co? Na zmianę. Bo jesteśmy tutaj z panem Januszem Korwin-Mikke, jesteśmy tutaj wszyscy razem, bo wiemy, że Polska potrzebuje zmian, prawda? I jest facet, który daje nadzieję na zmianę. Bo się dramatycznie różni od ludzi, którzy rządzą naszym krajem. Żebyście widzieli, jak dramatyczna jest to różnica, to przypomnę, kto rządzi Polską. Rządzi nami facet, który nawet jak zgolił wąsa, to cały czas sobie go wyobrażamy z wąsem, jak takiego wąsatego, sympatycznego, pociesznego sarmatę, który jedzie do Japonii, wchodzi na krzesło spikera japońskiej izby, japońskiego parlamentu i mówi do faceta, który jest szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Co on do niego wołał? Chodź, Szogunie! Chodź, Szogunie! Czy chcemy szoguna na prezydenta? Nie. Słuchajcie, jest tutaj bardzo wielu ludzi i nie widzę nikogo, żeby machał krzesłem. Dlaczego? Dlaczego nie przynieśliście krzesłem, nie krzyczycie chodź szogunie, chodź? Czy widzieliście, co wczoraj powiedział do was, do nas,
Bronisław Komorowski w Stargardzie Szczecińskim. Słyszeliście, co on powiedział? I tak ze mną nie wygracie. Ja wygram, bo was jest coraz mniej. Już przegraliście. Tak wczoraj mówił i ma ku temu podstawę. On, ludzie, którzy rządzą Polską, wypchnęli z naszego kraju prawie 3 miliony ludzi. 2 miliony Polaków nie ma pracy, ponad 500 000 młodych ludzi poniżej 35 roku życia nie ma pracy i nigdy nie miało pracy. Skończyli szkoły, skończyli studia, nie mają pracy i zastanawiają się nie czy emigrować, ale kiedy emigrować. A my jesteśmy tutaj, przyszliśmy na spotkanie z Januszem Korwin-Mikke, bo chcemy mieszkać w Polsce, chcemy w Polsce wychowywać nasze dzieci i chcemy, by ci nasi bliscy, przyjaciele, którzy wyjechali, wrócili do Polski. Prawda? Jeżeli tego chcecie, pokażcie naszemu kandydatowi na prezydenta oklaskami, że bardzo tego chcecie. Bardzo was poproszę. Słuchajcie. Rządzą nami ludzie, którzy od 3 tygodni walczą z wrogiem na miarę swojej własnej siły. Uznali, że optymalnym wrogiem dla państwa polskiego, takim, z którym być może dałoby sobie radę, jest 30 brodatych ruskich motocyklistów. I od 3 tygodni spotykają się ministrowie, minister spraw zagranicznych, minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych i marszałek Sejmu i dyskutują, jak ruskiego na motorze nie wpuścić do Polski. Czy przez to, że Rosjanie przyjadą przez Polskę na motorach, ktokolwiek, kto rozważa wyjazd, albo nie przyjadą, czy ktokolwiek z tych, którzy rozważają wyjazd, zostanie w Polsce, czy ktokolwiek z tych, którzy wyjechali, będzie miał powód, by wrócić? Nie. I najgorsze jest to, że wypowiedzi bardzo proszę wchodzić, bardzo proszę, tutaj można z przodu usiąść, naprawdę wchodźcie, bo tutaj jest miejsce tutaj na sali, bardzo proszę. Słuchajcie, oni wypowiedzieli wojnę nocnym wilkom i przegrywają tą wojnę. Jeżeli chcemy, by Polacy mieli po co wracać, byście mieli nadzieję we własnym kraju, musimy Polskę bardzo głęboko zmienić. Musimy obniżyć podatki, uprościć podatki, zwiększyć wpływ nas i naszych bliskich na to, w jaki sposób, co się dzieje z naszymi pieniędzmi, w jaki sposób są wydawane. Musimy obciąć biurokrację. I by to się wydarzyło, musimy wybrać na prezydenta człowieka, który zagoni Ewę Kopacz do roboty, który zagoni polski rząd do roboty, a jeśli się uda, to nawet doprowadzić do tego, że wreszcie pójdą tam, gdzie powinni pójść, czyli pójdą siedzieć. Kto chciałby, żeby ci ludzie, którzy okradli nas oszczędności emerytalnych, wydłużyli wiek emerytalny, żeby ci ludzie, którzy 13 razy w trakcie kadencji Bronisława Komorowskiego z jego zgodą podnieśli podatki, poszli siedzieć albo przestali zajmować się polityką, ręka do góry. O, i to jest ten optymizm, to, że tylu ludzi z wielką satysfakcją ogląda nasze plakaty, pokazuje, że idą zmiany, idą wielkie zmiany, a twarzą tych zmian jest Janusz Korwin-Mikke, więc zadam wam pytanie, które zadawałem na kilkunastu innych wiecach. Kto wygra wybory prezydenckie? Korwin! Oj, słabo, słabo. Kto wygra wybory prezydenckie? Korwin! Kto wygra wybory prezydenckie? Korwin! Kto wygra wybory prezydenckie? Korwin, Korwin, Korwin! Panie Januszu, zapraszamy! W takim nastroju zaczął spotkanie kolega Wigler, że nie pozostaje mi nic innego, jak zacząć od cytatu Ludwika Karola, który brzmi: kiedy chowano tego polityka, każdy z radości wielkiej kozły wikał, ja jeden stałem spętny w Bladowicy, bo pragnął ujrzeć go na szubienicy. Otóż... Otóż prawda jest taka, że ja osobiście to nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby prezydent Bronisław Komorowski stał sobie nawet 3 razy na krześle.
a za to dobrze rządził. No, niestety prawdą jest taką, że to jest jedyna rzecz wybitna, z której znamy naszego kochanego prezydenta. I niestety pan prezydent na przykład spowodował, że się po prostu wstydzę rozmawiać z ludźmi spoza Europy. No w Europie wiadomo, to wariaci są w tej chwili rządzą Europą, ale spoza Europy, bo mi pan prezydent podpisał konwencję, państwo może nie uwierzycie, a to jest święta prawda, podpisał konwencję, która znosi karę śmierci również w wypadku wojny. Słowo honor. Taka konwencja, panie prezesie, no to w różnych językach zresztą mi to mówią, panie prezesie, ale przecież pana prezydent chyba zwariował, więc chcę wam powiedzieć, no. Mówię, że to nie wariactwo, tylko taka moda w tej chwili, no. Niektórzy mają, prawda, modę, że noszą piórane spodnie. Taka moda jest, no to jest moda na podpisanie głupiej konwencji, no. I tyle samo w niej sensu. Ale niestety taka jest prawda, on to podpisał. Mamy, proszę państwa, ministra obrony narodowej, który mówi, że nie pośle wojsk do Sudanu, ponieważ tam jest niebezpiecznie. Zawsze mi się dawało, że wojska się posyła tam, gdzie jest niebezpiecznie, a nie tam, gdzie jest bezpiecznie, no ale widocznie mamy jakieś inne koncepcje niż obecny minister obrony narodowej. Zresztą pan prezydent również powiedział, że na Ukrainę pośle wojska, tam się zrobi bezpiecznie. Więc, proszę państwa, mamy do czynienia po prostu z kupą wariatów. Cała Europa jest zarażona wariactwem. Jak powiedziała Lady Małgorzata Thatcherowa, świętej pamięci już niestety, powiedziała, że Unia Europejska jest to chory wymysł lewicowych intelektualistów i taka jest niestety prawda. I niestety ta choroba jest zaraźliwa. Wariactwo jest zaraźliwe. I bardzo wielu ludzi się z tym zaraziło i traktują serio takie powiedzenie, że coś w tym może jakiś jest sens, że wojska posyła tylko tam, gdzie jest bezpiecznie. Proszę państwa, tak dalej być nie może. Po prostu tak dalej być nie może. Oczywiście bawić się można świetnie. Można chodzić w dżinsach z dziurami specjalnie robionymi i sprzedawanymi dwa razy drożej. Tylko, proszę państwa, gospodarka ma jednak pewne żelazne prawa i jak się za długo tak działa, to się wpada w długi coraz większe i w tej chwili to się kończy, bo pamiętajcie państwo, ustroje padają nie dlatego, że są złe, okrutne i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że bankrutują. Wszystkie państwa Unii Europejskiej, także Stany Zjednoczone, są po prostu bankrutami. I niektórzy myślą nawet, żeby teraz wojnę światową zrobić. Jak się zrobi światową wojnę, to wszyscy potem będą mówili, zwalą wszystko na wojnę, a nie na głupią gospodarkę. Przecież to samo zrobił Adolf Hitler. Przecież on musiałby 1 stycznia 1940 roku ogłosić bankructwo III Rzeszy. Ale zamiast tego zrobił drugą wojnę światową, jakoś nikt mu nie wspomina bankructwa III Rzeszy, tylko odpowie co innego. W związku z tym są ludzie, którzy to właśnie planują, zakładają, że jak wygrają tę wojnę, no to wtedy już też nikt nie będzie pamiętał o zadłużeniu, zwali się na wojnę i tak dalej. No ja nie mam ochoty na trzecią wojnę światową, nie wiem jak państwo, ale ja nie widzę sensu w trzeciej wojnie światowej, więc będę działał jako prezydent przeciwko temu. Proszę państwa, przechodząc teraz do rzeczy, by powiedzieć jasno, na czym polega różnica, na czym polega to postawienie sprawy na głowie. Bo kiedy byliśmy w Europie, żyliśmy, myśmy rządzili całym światem, prawda? 200 lat temu Europa rządziła całym światem. Biały człowiek rządził całym światem, był kimś. No, bośmy wierzyli w pewne zasady. Nie będę tutaj wymieniał, bo to przecież to wszystko państwo znajdą na różnych moich wypowiedziach internetowych, gdzie indziej, to by za długo trwało. Ale taka najważniejsza zasada, muszę ją wymienić, to jest zasada chcącemu nie dzieje się krzywda. Jak jest ta zasada przyjęta, to jesteśmy ludźmi. To znaczy, że my podejmiemy decyzję o sobie, natomiast zamiast tego w Unii Europejskiej obowiązuje zasada odwrotna, która brzmi państwa opiekuńczego. Mamy państwo opiekuńcze, czyli krótko mówiąc mamy opiekunów, nie jesteśmy już dorosłymi ludźmi, tylko mamy opiekunów. I wszystko, co zrobimy, podlega zatwierdzeniu przez opiekuna. Nie możemy sobie kupić swobodnie żywności, bo ta żywność jest kontrolowana, bo nie mamy zaufania w naszych dzielnych pań, że kupią właściwą żywność, tylko ktoś musi kontrolować. Nawet oscypki, które za Stalina Mura sobie robił jak chciał, to dzisiaj podlegają kontroli przez urzędnika Unii Europejskiej. Wszystko jest kontrolowane. Mamy masę kontroli wszędzie i to wszystko kosztuje.
Ale to musicie zrozumieć, że to wszystko kosztuje, to nie są żarty. Całe te wariactwa są może i sympatyczne, są może i sympatyczne, niektórym się mogą podobać, bo ludzie lubią wariactwa czasami, ale proszę Państwa, to kosztuje. Jeżeli na przykład ktoś urządza sobie kretyńską walkę z globalnym ociepleniem, wiadomo, to jest wariactwo, prawda? Wiadomo, że to nie ma nic wspólnego z człowiekiem. Nie ma nic wspólnego z człowiekiem. Było globalne ocieplenie lat temu 1000, Grenlandia była wtedy zielonym lądem, prawda? Już było. Potem było globalne oziębienie i tak dalej. To nie ma nic wspólnego z naszym człowiekiem. Ale wydano na walkę z tym 2 biliony euro. 2 miliony milionów euro. I to wydano. To już nie jest żart. To są gigantyczne pieniądze. Oczywiście ukradnie z tego 10%. No, to jest 200 miliardów. To jak to w tym spisku mam brał udział po 5-10 tysięcy ludzi, no to jest po 20 milionów na głowę. No to mają niezły urok. No? To już nie jest żart. Jeżeli Polska na przykład nie bardzo potrafi budować autostrad, a jak buduje, to za to buduje najdrożej na świecie. Wokół autostrady są takie ekrany, żeby te ślimaki nie ogłuchły od huku autostrady. Jeże, żeby nie uciekły i to wszystko kosztuje. I o to chodzi. Bo 10% to są łapówki dla tych, kto dają zlecenie. Więc im droższa autostrada, tym lepiej w tym ustroju. Czyli wszystko stoi na głowie. Państwo może nie uwierzycie, ale na drodze szybkiego ruchu S8 z Łodzi na południe istnieją nawet wybudowane specjalne, to swoboda to też nie jest żart, przeloty dla nietoperzy. Żeby nietoperze mogły sobie bezpiecznie przelecieć nad autostradę. No tak, oczywiście, że jest idiotyzm i żaden nietoperz tam nigdy nie przeleciał, chyba że przypadkiem, ale to kosztuje i o to chodzi. Im drożej, tym lepiej w tym ustroju. Czyli wszystko jest na głowie. Normalnie ludzie oszczędzali, a dzisiaj się wyrzuca w błoto, im więcej, tym lepiej. I to jest chory ustrój. Oczywiście z głodu tam jeszcze nikt nie umarł. Teraz z jednego ziarna rodzi się nie 5, 10, 20, tylko 63, 65. No więc mamy nadwyżki żywności. Wszędzie są przepisy, jak schudnąć, a nie jak utyć. Także spokojnie, z głodu nikt nie umiera. Ale słuchajcie, jak się marnuje wysiłek ludzki. Jak się marnuje wysiłek ludzki. Jak nasi ludzie, zamiast konstruować rakiety, zamiast konstruować nowe, lepsze samochody, to oni konstruują systemy, żeby oszukać urząd podatkowy. No tym się ludzie zajmują. To jest najbardziej opłacalna impreza. W tej chwili adwokat, który doradza jako winny system podatkowy, bierze 2000 za godzinę. To jest naprawdę dobra stawka. A to się opłaca, bo jeżeli on poradzi, jak uniknąć zapłacenia 100 tysięcy, a popracuje 2 godziny, no to się opłaca, nie? No więc tym się zajmują najlepsi ludzie. Zamiast iść na politechnikę, idą na prawo. Ale to jest zmarnowanie wysiłku ludzkiego. Nie? Zmarnowanie wysiłku ludzkiego. My się dziwimy, że rozwój gospodarczy Europy stoi w miejscu. Stoi w miejscu, bo mamy absurdalny ustrój gospodarczy. Państwa, kiedy odrzucili zasadę, że każdy jest kowalem swojego losu, tylko mamy państwo opiekuńcze, to na przykład straciliśmy kontrolę nad wszystkim pieniędzmi. Państwo odbiera nam pieniądze i wydaje za nas, że sami byśmy nie umieli je wydać, prawda? Więc oni je wydają za nas. Gdybym ja przyszedł do pana i powiedział: szanowny panie, mam do pana taką propozycję. Ile pan zarabia? 3000? Świetnie. Niech pan sobie zatrzyma 1000, proszę dać mi 2, ja sobie pobiorę 500, bo czegoś muszę żyć, a pozostałe 1500 wydam na pana, za pana, i będzie pan bardziej zadowolony, niż gdyby pan wydał sam na siebie 2000. No to przecież pan by wziął mnie za kołnierz i wrócił ze schodów, nie? Ale dokładnie to robi rząd. Dokładnie to robi rząd. I to jest absurdalny system, ale my w nim żyjemy. I ludzie przywykli do tego. Ludzie nie bardzo sobie potrafią wyprowadzić, jak można by zlikwidować podatek dochodowy. Przecież go nie było, to jest znalazł ostatnich 100 lat. W USA na to w 1913 roku wprowadzono. Przecież to jest absurdalny system, prawda? System, w którym człowiek, który nie pracuje, dostaje w nagrodę zasiłek,
A człowiek, który pracuje, jest karany grzywną zwaną podatkiem dochodowym. Jak nie pracuje, to grzywny nie płaci. Jak pracuje, płacę grzywnę. Jak pracuje dwa razy lepiej, to dostaje dwa razy wyższą grzywnę. A jak jest podatek progresywny, to jak pracuje dwa razy lepiej, to dostaje cztery razy wyższą grzywnę. Przecież to jest absurdalny system. Ludzie żyją w tym systemie już 100 lat i uważają, że to jest normalne. To nie jest normalne. To jest absurd. Musimy to zlikwidować. Musimy to zlikwidować. Albo nie, ale jak nie, to wszystko zdechnie oczywiście. Ludzie przestają pracować, a proszę Państwa, mówicie o bezrobociu, tak? Mówicie o bezrobociu, proszę wejść, tutaj parę miejsc na Sodkach jest, proszę sobie usiąść rzecznie, tam, a nie za FDR, proszę wejść do środka, tutaj usiąść na Sodkach. Ludzie mówią o bezrobociu, ludzie mówią, proszę się nie bać, proszę wejść. Ludzie mówią o bezrobociu, a ja mówię, słuchajcie, nie jest właściwe pytanie, dlaczego mamy 2 miliony bezrobotnych. Właściwe pytanie brzmi, dlaczego 16 milionów jeszcze pracuje? To bo jeżeli się nagradza za niepracowanie, a karze za pracę, to właściwie 16 milionów powinno też przejść na pracę na czarno, prawda, wyrejestrować się, pracować na czarno, prosimy, pracować na czarno, prawda, i brać zasiłki jeszcze tego wszystkiego. No niestety, proszę Państwa, żyjemy w absurdalnym ustroju. Zupełnie absurdalnym ustroju. I tak jak mówił poseł Wipler, musimy go całkowicie zmienić. Bo nie chodzi o zmianę pana Komorowskiego na pana Dudę, czy nawet chodzi na Mikę. Tylko naszym celem jest zmiana ustroju. I ludzie muszą zrozumieć, że Polska dojrzała do całkowitej zmiany ustroju. Do tego postawienia tego, co stoi na głowie, na nogi. Po prostu i zwyczajnie. Postawienia na nogi. Wrócenia do czasów, kiedy rządziły takie ustawy, że Europa rządziła świat. Bo gdzie to nas kolonizują, nie? Przyjeżdżają tam Arabowie, Murzyni i tak dalej. I oni nas kolonizują. Bo oni mają wyższą cywilizację od naszej. Mamy dzisiaj odwrotną cywilizację, antycywilizację. Wszystko jest do góry nogami. No? I na taki jeden przykład. Nasze dzieci. Kiedyś w Europie dzieci należały do rodziców. No? Dzisiaj dzieci należą do państwa. Jak ktoś nie wie, że nie spróbuje sobie dziecku dać klapsa, a się dowie, że naruszył tyłek własności państwowej. I gdzie się dzieci? Ja wiem, że kilka razy była taka straszna komuna, ale jeszcze obowiązywały zasady przedwojenne i jak się tam zdarzyło nieszczęście, tam matka zajęta, gdzieś dziecko, co otworzyło okno, wypadło, zabiło się, to wszyscy uważali, że rodzina poniosła stratę, wszyscy współczuli tej matce, prawda? Dziś ta matka idzie do więzienia za brak opieki nad państwowym dzieckiem. Dziecko jest państwowe, ta matka źle się opiekowała państwowym dzieckiem, to państwo poniosło stratę, nie rodzina. I w efekcie tego wszystkiego ludzie przestali chcieć mieć dzieci. Ludzie nie mają dzieci. Kiedyś musieli mieć dzieci, żeby na stałość ktoś ich utrzymał, ale w tym niewolniczym ustroju na stałość jest emerytura w ustroju niewolniczym. Panuje zasada, żelazna zasada ustroju niewolniczego, że właściciel niewolnika ma obowiązek utrzymywać niewolnika do końca życia. Właśnie nas utrzymuje nasz pan. I w związku z tym ludzie uważają, że dzieci są już niepotrzebne. Doszło do sytuacji, w której ludzie coraz częściej zabijają własne dzieci. To jest antycywilizacja, rozumiecie państwo? Kiedy dzieci były skarbem, bo one były potrzebne, żeby na stałość ktoś utrzymał rodziców. I są niepotrzebne, tylko są zagrożenia. Jak się wścieknę i przyleję szczeniakowi pasem, to mogę pójść siedzieć. Bo to jest antycywilizacja. Musimy odwojować nasze pieniądze, musimy odwojować nasze dzieci, musimy odwojować własność naszych przedmiotów, bo w tej chwili państwo nam to wszystko zabiera i za nas decyduje. I my jesteśmy dorośli ludzie. Minęło już 25 lat tego ustroju. Nie jesteśmy już małymi dziećmi, żeby nas prowadzić za rączkę. A to państwo, jak to skliwa mamusia, nami się opiekuje i opiekuje, przy okazji pobierając niezłe pieniądze za tę opiekę. Proszę Państwa, co może zrobić prezydent? No przede wszystkim najważniejsza chyba rzecz, dziwicie się Państwo, to jest to, że wtedy nikt mnie nie zatka pyska, bo teraz to mnie w telewizji reżimowej pokazują raz na 8 lat, prawda? Poza procesem wyborów
to muszą. Wiadomo dlaczego, bo jeżeli ja bym miał poparcie, to 80% obecnych polityków poszłoby siedzieć, prawda? Więc starają się, żebym tego poparcia nie dostał. No i jest internet. Jest internet i ludzie już wiedzą, co się dzieje, prawda? Ludzie widzą, że jak przychodzi 200 czy 300 osób na spotkanie z panem Komorowskim, a na spotkanie ze mną 10 tysięcy osób w Krakowie, prawda? 10 tysięcy ludzi przyszło, teraz to można zobaczyć w internecie, no tego nikt się nie pokazał w telewizji, prawda? Kompletnie, ale tego nie pokażą, bo oni się boją, bo oni pójdą siedzieć, a co najmniej stracą koryto. Będą musieli uczciwie pracować. I tego się boją. To sobie powiedzmy, jasno i otwarcie. I ja nie żartuję. Sprawa jest naprawdę zasadnicza, bo jeżeli tego nie zrobimy, nie zmienimy ustroju, no to po prostu tam przyjdą Arabowie i zaprowadzą porządek. Przyjdą Chińczycy i nas wykupią. Nie wiem, Państwo wiecie, że Chińczycy wykupili już 1/5 ziem ornych na Ukrainie. Oni pracują, to mają, a my liczymy na dotacje z Unii Europejskiej. Wszyscy liczą na te dotacje, przestają pracować. Proszę Państwa, to, że będę mógł mówić, to już jest bardzo ważna rzecz. Ale prezydent ma oprócz tego bardzo wiele innych formalnych funkcji. Ta najważniejsza, o której w ogóle Wam nie mówią, bo tak się mówiło jeszcze pół roku temu, że prezydent to tylko strażnik Żyrandola. A teraz ci sami ludzie, którzy to mówią, walczą o tę posadę, prawda, jak co najmniej o wejście do Unii Europejskiej. To oni tak walczą? No, oni to walczą. Dlaczego? Otóż to uprawnienie prezydenta, o którym wam się nie mówi, jest to, że jest to jedyny człowiek, który jako tako kontroluje służby specjalne. Trzecią Rzeczpospolitą założyły służby specjalne. Założyła Służba Bezpieczeństwa. To pan generał Czesław Kiszczak osobiście zapraszał do okrągłego stołu wszystkich opozycjonistów i proszę się nie dziwić, że wszyscy, czy prawie wszyscy przy okrągłym stole, to byli po prostu agenci generała Kiszczaka. Cała ta zamiana była na zasadzie, bardzo wiele musi się zmienić, żeby wszystko stało tak, jak było, prawda? Socjalizm moskiewski został zastąpiony socjalizmem europejskim i nie zmieniło się wiele, nawet się pogorszyło. Urzędników mamy 4 razy tyle, co za komuny. A miała walka z biurokracją. Czyli poszło to w dokładnie przeciwną stronę, niż ludzie naiwni myśleli. A kiedy ja ostrzegałem, to nikt mnie nie słuchał. Jak to? Przecież będzie wolny rynek, wolność, tak dalej, wolny rynek. Każdy hektolitr wina, każda tona wołowiny jest kontrolowana dzisiaj przez urzędników i sterowana ręcznie. Mleko, liczą nam kwoty, ile wolno, ile krowa może mleka dać, prawda? To wszystko jest wyliczane przez urzędników. Ilość wolności uległa drastycznemu zmniejszeniu. No i oczywiście skutki gospodarcze tego właśnie widzimy. Prezydent, proszę Państwa, ma pewną kontrolę nad służbami specjalnymi. Dlaczego? Bo w PRL-u była... PZPR kontrolowała służby specjalne. Komuniści kontrolowali służby specjalne od 1990 roku. Mniej więcej. Natomiast w III RP nikt nie kontroluje służb specjalnych. Co prawda, jest w Senacie i w Sejmie są komisje do spraw służb specjalnych, ale żeby być członkiem tej komisji, trzeba dostać certyfikat od służb specjalnych. Więc jak Państwo się domyślacie, kontrola ta jest żadna. Jedyną osobą, która ma jakieś poważanie służb specjalnych, ma do nich codzienny dostęp, jest prezydent. I jest to walka o dostęp do ucha służb specjalnych. Nie, to nie służby walczą o dostęp do ucha prezydenta. To prezydent walczy o dostęp do ucha służb specjalnych, bo to one rządzą w Polsce. No? Ale prezydent ma też dojście do tego ucha. Służby specjalne mają szacunek dla prezydenta pewien, no bo posłowi nie można nic powiedzieć, bo to się, bo za kwadrat będzie konferencja prasowa i wszystko będzie ujawnione, a prezydentowi można. Więc to jest bardzo ważne stanowisko. Po drugie, prezydent ma uprawnienie, jest, proszę Państwa, wetowanie ustaw. No i to jest bardzo ważne, bo to jest 46 głosów różnicy, nie? Między połowa a 3/5. No to na pewno by nie przeszła ustawa o podwyżce wieku emerytalnego, gdybym ja był prezydentem. Po prostu to zawetował i by nie przeszło. Pan prezydent Komorowski tego oczywiście nie zawetował,
i tym samym przyłożył ręki do okradzenia milionów ludzi z ich pieniędzy. To samo jest z ustawą OFE i kilkoma innymi ustawami. No. Także to jest prawo weta, jest bardzo ważne. Prawo proponowania nowych ustaw. Oczywiście będę z niego szeroko korzystał. Przede wszystkim od razu mówię, że jako pierwsze ustawy to będą ustawy o przywróceniu kary śmierci. Bardzo ważna ustawa wbrew pozorom. Tu nie chodzi o Trynkiewicza. Tu chodzi o znacznie poważniejsze aspekty. Jeżeli nie ma kary śmierci, to nie można ludziom dawać wolności, bo nie ma sankcji na nich. Na przykład niedaleko, gdzieś koło Malborka słyszałem, facet wyszedł, tam w sztumie wyszedł z więzienia, skazany za zabójstwo, wyszedł i po dwóch dniach wziął, chwycił pierwszą lepszą kobietę, podrężną jej gardło, zamordował ją i powiedział, że po prostu nie wie, jak żyć poza więzieniem, chce nie dostać do żywocie. Koniec. I krew tej kobiety jest na rękach tych ludzi, którzy znieśli karę śmierci. Także karę śmierci oczywiście musimy przywrócić. Tylko 5 plemion dzisiaj na świecie, 2 w Afryce, 2 w powietrzu Amazonki, 1 w Brukseli, zniosły karę śmierci. Wszystkie państwa cywilizowane karę śmierci znają i oczywiście musimy ją przywrócić. I druga ustawa, i ja ją przeprowadzę, bo 70% Polaków jest za karą śmierci, a w kilka miesięcy po wyborach prezydenckich są wybory parlamentarne i posłowie będą się bali głosować przeciwko przywróceniu kary śmierci. To samo z ustawą o likwidacji podatku dochodowego. Ona stała się teraz bardzo popularna i posłowie będą się bali głosować przeciwko na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi. Będę starał się zlikwidować przymus płacenia na ZUS i jak znam życie, to mi się to może nie udać. Znam posłów, wiem, jak oni myślą, ale spróbuję. Na to przyjdzie czas po wyborach parlamentarnych. Ale ten był. Na pewno zgłoszę ustawę o naprawie sądownictwa. To jest bardzo ważna sprawa. To jest naprawa sądownictwa, proszę Państwa. I to będzie tyle, jeśli idzie, bo nie będę tam dawał się w szczegóły. Prawda? Będę krótko zasypywał sobie pytanie ustaw i niektóre przejdą, niektóre nie przejdą. Jak już mówiłem, prezydent ma dobre stosunki ze służbami specjalnymi, więc to ułatwia przepychanie ustaw przez Sejm. Zapewniam Państwa. Zapewniam Państwa. Następna prerogatywa prezydenta, niesłychanie ważna, to jest to, że jest on naczelnym zwierzchnikiem sił zbrojnych. I będę tę funkcję naciągał, że tak powiem, do maksimum. Muszę mieć sprawną armię, bo nie ma państwa bez sprawnej armii. Ludzie się pytają, dlaczego nas nie zaproszono do Mińska na rozmowy w sprawie Ukrainy. Po prostu nie mamy armii. Kto ma armię, ten się liczy w polityce zagranicznej. Niemcy mają Bundeswehr, zresztą moim zdaniem trochę przereklamowaną, ale ma jeszcze taką renomę. Francuzi mają lotniskowce, broń jądrową, na Polska co prawda. Więc z nami się nikt nie liczy. Ja chcę mieć armię. Dzisiaj mamy 100 tysięcy armia, ale to z tej 30, to jest 30 tysięcy żołnierzy, a reszta to jakieś tam gryzipiórki i inne takie, więc chcę mieć 100 tysięcy żołnierzy. Tam jakaś ilość oczywiście służb tyłowych musi być, ale 100 tysięcy żołnierzy. I proszę nie mówić, że nas nie stać. Jak kraj stać na 630 tysięcy urzędników, jak kraj stać na 2 miliony bezrobotnych, to stać nas na 100 tysięcy żołnierzy. Księstwo warszawskie liczyło sobie 4 miliony poddanych, a miało 100 tysięczną armię. Więc proszę nie mówić, że nas na to nie stać. Oczywiście, że nas stać. Lepiej płacić żołnierzowi niż płacić bezrobotnemu. Prawda? Przynajmniej jak dostaje pieniądze za coś. I to musimy zrobić, ale to nie jest najważniejsza sprawa. Ważniejsza sprawa jest inna. Reputacja tego wojska. Bo co mi po wojsku, skoro ono ucieknie na wielu wrogów? Otóż od kilkudziesięciu lat, w sumie 20, założenie brzmi, że w Europie żadnej wojny nie będzie. W wyniku czego ludzie szli do wojska głównie dlatego, że żadnej wojny nie będzie,
co jest bezpiecznie. I będzie emerytura w wieku między 35 lat. Po 15 latach służby. Gdzie po to szli do wojska? To nie są kandydaci na żołnierzy. Oczywiście oni są już wyszkoleni, ok, ale nowi rekruci muszą być rekrutowani na zupełnie innej zasadzie. Ja chcę mieć w wojsku 100 tysięcy zabijaków. Ludzie, którzy idą do wojska po to, że chcą postrzelać. I nie tak, że ludziom trzeba płacić dzisiaj, żeby wyjechali do Iraku czy Afganistanu. Ja chcę mieć wojsko takie, że jak powiem, że potrzebuję 30 tysięcy ochotników na wyjazd do Sudanu, to mi się zgłosi 50 tysięcy i ja chcę jechać. No, takie jest wojsko. Tam jadą, mają być ludzie, którzy jadą po to, że lubią sobie postrzelać. Tacy jak zdobyli Falklandy, prawda? Tam broniła Falklandów żołnierze poborowi, a przyjechali zawodowcy po to, żeby sobie właśnie postrzelać, nie? No i zdobyli to błyskawicznie, Falklandy. Także taką armię chcę mieć. Nie ukrywam. Proszę Państwa, polityka zagraniczna, chcę Państwa zmartwić. Jak już mówiłem, są kręgi, które dążą do wywołania III wojny światowej. Pretekstem do tego aktualnie ma być Ukraina. Są to różne kręgi, finansistów, o których mówiłem, którzy chcą zwalić klęskę na wojnę. Są to kręgi wojskowe, które chcą sobie postrzelać. Są generałowie zwłaszcza, są, proszę Państwa, producenci broni, którzy chcą w Polsce sprzedać patrioty, tomahawki, coś tam jeszcze, prawda? To jest jasne. Ale jest oprócz tego grupa neokonserwatystów, zwłaszcza w USA, ale nie tylko, taka grupa polityków, którzy rozumują bardzo chłodno i zimno. Mówią tak. Zleceniem Ameryki jest walka o hegemonię na świecie z Rosją. I w tej chwili jest to ostatnia szansa, żeby rozstrzygnąć na naszą korzyść. Mamy armię potężną, która może walczyć się z dwoma państwami naraz. Ale mamy 17 bilionów dolarów długu. I nie bardzo nas stać na utrzymanie tej przewagi, a Chiny mają nadwyżki budżetowe. Chiny się rozbudowują. Chiny kupują broń od Rosji. Rosja za te pieniądze się zbroi. Chiny zawarły sojusz z Rosją. Za 7 lat układ Chiny plus Rosja będzie potężniejszy niż Stany Zjednoczone. Więc jeżeli chcemy zachować hegemonię, to musimy wojnę zrobić teraz. Jeżeli rzeczywiście wygrają neokonserwatyści za półtorej roku w USA, a w Polsce będzie rządził pan Duda albo pan Komorowski, to mamy tę wojnę światową jak w banku, bo ci ludzie nie tylko temu nie próbują zapobiec, ale jeszcze podbechtują USA do tego, żeby zaatakowały Rosję, bo proszę Państwa, no, my jesteśmy jedynym państwem wieczącym z Ukrainą, która zapewnia USA dostęp na Ukrainę. Przecież ani Węgry, ani Rumunia, ani Słowacja, te wszystkie kraje są przecież w NATO. Ale absolutnie nie wpuszczają tam wojsk amerykańskich, żeby sobie prowokować. Białoruś oczywiście też. Białoruś się boi, bo jeżeli by Rosja poknęła Ukrainę, to potem przyjdzie kolejna Białoruś. Świetnie wiedzą. Się boi, ale nie wpuszczają. Polska jest jedynym krajem, który nie tylko, powtarzam, pomaga Ameryce, ale wręcz podbechtuje. To, Państwo pamiętacie to słynne powiedzenie pana Radosława Sikorskiego, prawda, że to posłuchane w restauracji Sowa i Przyjaciele, że my robimy tę łaskę Amerykanom, tak? Pamiętacie? No więc właśnie, ja nie mam zamiaru tego robić. I jeżeli zamkniemy dostęp do Ukrainy, ogłosimy neutralność w konflikcie ukraińsko-rosyjskim, no to jest ogromna szansa, że unikniemy III wojny światowej. Oczywiście mogą znaleźć pretekst tam w Korei Północnej, czy w Iranie, czy coś tam, ale no to są wiele trudne. Wiele trudne. Nie miejmy złudzeń, Amerykanie mają w nosie Ukrainę. Oni to robią tylko i wyłącznie po to, żeby zaatakować Rosję. Żeby nie mieli żadnych złudzeń. To po to jest robione. I popatrzmy jeszcze na chwilę na sytuację z punktu widzenia Rosji. Bo to dobrze zobaczyć sytuację oczyma przeciwnika, czy partnera, czy jak nam to woli.
Otóż Rosja rozumuje tak. Tutaj był kiedyś, prawda, Układ Warszawski, układ na NATO i to NATO połknęło NRD, połknęło Polskę, Czechy, Morawy, Słowację, połknęło Węgry, połknęło potem Litwę, Łotwę, Estonię. Rakiety NATO są już o 100 km od Sankt Petersburga. Połknęło Rumunię, Bułgarię i wyciąga łapę po Ukrainie. Czyli rakiety NATO będą o 500 km od Moskwy. Rosjanie się boją. Pamiętają, że zginął Kaddafi, bo był sojusznikiem Rosji. Zniszczono Serbię, bombardowano Serbię, oderwano od niej Kosowo, bo to był sojusznik Rosji. W tej chwili Amerykanie wspierają kalifat islamski tylko dlatego, że on walczy z prezydentem Basharem al-Assadem, a to jest sojusznik Rosji. Nie się boją. Naokoło Rosji jest 38 baz NATO, a naokoło Stanów Zjednoczonych nie ma ani jednej bazy rosyjskiej. Prawda? Jest taki mem biega po internecie, który brzmi: Rosjanie chcą wojny. Patrzcie, jak blisko baz NATO umieścili swój kraj. No więc tak to właśnie wygląda z ich punktu widzenia. I musimy sobie zdać sprawę, że nie jest w interesie Polski doprowadzenie do wojny. Oczywiście są tacy, jak Roman Moski kiedyś powiedział, że są Polacy, którzy bardziej nienawidzą Rosji niż kochają Polskę. Ja się do nich nie zaliczam. Są ludzie, widziani do PiS-u zwłaszcza, którzy mówią tak: Amerykanie mają świetną tarczę antyrakietową. Niech będzie ta wojna atomowa, zginie pół Polski, a to cała Rosja. No, ja się na to nie piszę. Co więcej, ja mówię tak. To nie Rosja ma do nas pretensje terytorialne, tylko Ukraina. Ukraina domaga się przyłączenia Zasania, prawda, tam Chałyczyny, Łękowyny, Chełma, Przemyśla, prawda. Rosja nie. Aż po Tarnów, prawda. No, i któregoś dnia możemy znaleźć się między Niemcami a Rosją, a Ukrainą. I w tym momencie, tak samo jak Niemcy od lat forują Ukraińców, żeby mieć sojusznika za plecami Polski, tak samo jak chcę mieć sojusznika za plecami Ukrainy. Nie chcę mieć tych stosunków z Rosją. Może nam się przydać. Może nam się przydać, jeżeli dojdzie do zaognienia sytuacji i Polska znajdzie się między wrogiem w Polsce Niemcami a Ukrainą, że Rosja nam się wtedy przyda jako sojusznik. Dlatego ja chcę ogłosić neutralność w tym sporze. Mam nadzieję, że do niczego wielkiego nie dojdzie. Będę bronił niepodległości Ukrainy. Ale w tej chwili tam grozi co najwyżej utrata Donbasu, prawda? Więc tyle. Proszę Państwa, co jeszcze prezydent robi? Prezydent zajmuje się ułaskawieniami, naprawą łaski i będę z niego dość bogato korzystał. Proszę Państwa, jest w tej chwili 60 tysięcy bandziorów. Nie może znaleźć miejsca więzienia, musi czekać na miejsce. A więzienia pełne są tak. Pijanych rowerzystów, bo policja dostała polecenie, że łapać pijanych kierowców, ale kierowcę trudno złapać, a wystarczy sam pod GSM. Pod GSM. Już mamy pijanego kierowcę. Trzyma się alimenciarzy, którzy zamiast płacić alimenty siedzą w więzieniach na koszt podatnika. Trzyma się ludzi, którzy palili trawkę. Ja oczywiście nie będę łaskawiał tych, którzy dawali dzieciom, czy nawet sprzedawali, zdawali nawet dzieciom. Ale jak ktoś dorosły sobie pali trawkę, chcącemu nie dzieje się krzywda. Zasada podstawowa. Błąd z więzienia. Państwa, tak samo będę ułaskawiał ludzi skazywanych za przekroczenie granic obrony koniecznej. Ja nie uznaję przekroczenia granic obrony koniecznej. Oczywiście, jeżeli ktoś obezwładnie nie trzeba potem, bo tam zabije, to oczywiście inna prekonoszy. Ale jeżeli ktoś wchodzi do mojego domu, no to ja się chwytam coś ciężkiego, co mam pod ręką, walę w łeb i się nie zastanawiam, czy nie przekraczam granic obrony koniecznej, no bo za chwilę sam mogę obebrać. Także taki był prezydent. I w pierwszej kolejności ułaskawiam żołnierzy z Nangar Hel, bo jest to skandaliczny. Ja przywykłem z literatury, że w więzieniach siedzą żołnierze, którzy odmawiają wykonania rozkazów. Natomiast po raz pierwszy widzę, że do więzienia idą żołnierze za wykonanie rozkazu. To jest rzecz skandaliczna. To
Jak może tak być, że jest wojna, prawda? Tu się trwa ostrzał, oficer każe strzelać w ten punkt, a żołnierz idzie do więzienia za to, że wykonał ten rozkaz. No przepraszam bardzo, no. Albo jest rozkaz, albo nie. I trzeba go wykonać. Także, proszę Państwa, to są główne prerogatywy prezydenta. I no, nie po to, proszę Państwa, jestem od 50 lat mówię to samo, żeby teraz, jak zostanę prezydentem, zacząć mówić co innego. Prawda? Chciał mówić co innego, to bym się dawno zapisał do PO, PiS-u albo czy czegoś takiego. Prawda? Ja Państwu powiem. Ja na początku, to ja wierzyłem, że te PO to jest partia liberalna. Prawda? Dopiero potem, po roku dwóch ich działalności, zaczęły ludziom łuski spadać z oczu. Tak? Ja też wierzyłem, że PiS to jest partia patriotyczna, dopóki nie zobaczyłem, że to oni negocjują, podpisują, ratyfikują, przegłosowują traktat lizboński. Jeżeli dzisiaj pan Duda mówi, że on jest przeciwko wejściu do strefy euro, to chciałem zwrócić uwagę, że traktat lizboński przewiduje wejście do strefy euro. Prawda? Więc ci ludzie po prostu was oszukują. Żebyście mieli wybór, że partia liberalna to jest partia tam patriotyczna, jakaś prawicowa. Nieprawda. Są to centrolicowe partie. PiS jest na lewo od SLD, jeśli idzie. Chcę przeczytać program. PiS oczywiście nikt tego nie czytał, bo to jest takie 300 stron. No ja czytałem, no. I na tych 300 stronach ile razy jest słowo socjalne? 400 czy 500? Prawie 400. Prawie 400 razy jest słowo socjalne, społeczne i tak dalej. No jest partia na lewo od SLD oczywiście. Ona oszukuje, to jest partia prawicowa. To są partia ludzi, którzy by chcieli, żeby wrócił PRL. Są tylko różnicą, żeby zamiast pierwszych sekretarzy byli proboszczowie. I oczywiście zamiast jasnych pytanek i z uwagi na wiek, zamiast o jasnej świetlanej przyszłości chcieliby usłyszeć o światłości wiekuistej, prawda? I to jest mniej więcej tyle, jeśli chodzi o elektorat PiS. Otóż, proszę Państwa, my chcemy naprawdę wrócić do normalności. Wrócić do zasady, że my będziemy się naszymi pieniędzmi gospodarczymi. Będziemy robili lepiej niż Państwo. Bo my wiemy, co nam jest potrzebne. A Państwo tego nie wie. Nawet gdyby nie kradł. Nawet gdyby się nie obijał. Prawda? Bo to ono nie wie, czego my chcemy. Więc nie może nas nam zabierać 3/4 tych pieniędzy, bo to nie może ich wydać tak, jak my chcemy, no bo oczywiście my wiemy to lepiej. I dlatego te pieniądze muszą zostać u nas. Tak samo nasze państwo nie zna naszych dzieci i nie może decydować, w jakim wieku mam posłać je do szkoły i do jakiej szkoły, bo my nasze dzieci znamy, a państwo ich nie. Także to jest to. My chcemy wrócić do normalnego państwa i liczę na państwa poparcie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, panie prezesie. A teraz zapraszam państwa do obejrzenia spotu wyborczego pod tytułem Nowa Siła. Zapraszamy do oglądania i poprosimy o wyświetlenie. Pytania będą za chwilę, dobrze? Pytania będą. Dobra, zostaje będą pytania. Musimy wylądować na Marsie, prawda? Musimy lecieć w kosmos, musimy, nie wiem, dojść do środka Ziemi. No coś robić, perspektywą pewności, że to się nie buduje świata. Świat lubią ludzie młodzi, energiczni, 10 słabe uszy trzyma za nogi jednego orła, który chce zlecić, nie pozwoli mu zlecieć. To dokładnie na tym polega socjalizm. Że człowiek chce coś zrobić, a tutaj siedzą na karku PIP, SANEPIT, dwa urzędy podatkowe i coś tam jeszcze i on nie może zlecieć. I to jest program tradycji, który się otworzył o to, żeby oni mogli zlecieć. O to chodzi, żeby pozwolić ludziom latać, żeby ludziom pozwolić działać. Raz to nowa siła. Raz to nowa siła młodych ludzi. Ludzi, którzy mają wiedzę z internetu, a nie z reżimowej telewizji, a nie z reżimowej gazety.
mikrofon. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć Państwu, że na ten spot wyborczy nasza partia nie wydała ani złotówki, w przeciwieństwie do innych partii, takich jak Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość. Z naszych podatków na tamte spoty wyborcze poszły miliony. U nas robią to młodzi, energiczni ludzie, którzy mają zdolności. A teraz chciałbym Państwu... Tak, może mikrofon. Teraz chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w zadawaniu pytań i tu już mamy pierwszego kolegę, który od tygodni na Facebooku ogłaszał, że będzie miał trzy pytania od Kulwina dla Korwina, tak? W takim razie przekazuję mikrofon i proszę bardzo pytania. Jak ja będę odpowiadał, to mikrofon dawać następnemu, żeby czasu nie tracić. Zapisałem sobie, dzień dobry w ogóle, Łukasz Kulwiński, Ruch Narodowy. Mam do Pana pytanie. Miałem trzy, ale już na jedno Pan odpowiedział tutaj, jak Pan mówił, także zapytam się o dwa. Jedno bardzo ważne, będę mówił krótko, bo jest dużo pewnie chętnych. Kiedyś Pan mówił tutaj właśnie, że 50 lat nie zmienił Pan nigdy poglądów, prawda? Ja bym chciał się zapytać, dlaczego Pan pamięta, ponieważ jakiś czas temu chodził Pan jeszcze z nami na Marszu Niepodległości i było fajnie, mówił Pan, że to jest super marsz. W telewizji się Pan na ten temat wypowiadał, że policja atakowała spokojnych ludzi i takie rzeczy. Teraz mówi Pan zupełnie odwrotnie. Chodzą sami socjaliści, nie chodźcie. Między innymi chodzi Pan Wittler, ale jeszcze bym chciał dokończyć. Najpierw, przepraszam, tutaj... Pan mówi nieprawdę, nie powiedziałem, że chodzą sami socjaliści, to po prostu nieprawda. Ale się nie zgodzę i mogę, jeżeli tutaj jakby ktoś będzie chciał zainteresowany, pokażę dostępne z YouTube'a filmiki, w którym się Pan wypowiada, że chodzą sami socjaliści i czczą socjalistę Józefa Piłsudskiego. Pan też wtedy chodził, czcił Józefa Piłsudskiego, który przyjechał do Warszawy, tak? Czyli to jest fakt. I na tym tutaj spocie, który chwilę temu oglądaliśmy, widzieliśmy większość urywek z Marszu Niepodległości. Drugie moje pytanie. Chciałbym się zapytać Pana o... Ma Pan poglądy monarchii? Monarchistyczne, prawda? O czym wszyscy wiedzą. Dlatego się pytam, skoro monarchia jest władzą scentralizowaną, dlaczego Pan chce autonomię? Dlaczego się Pan trzyma z Ruchem Autonomii Śląska, która oficjalnie mówi, że chce się odłączyć od Polski? Mówi o tym Pan, jak on się nazywa, mam tutaj też zapisane, jak musiał przejść, Jerzy G.G. Jerzy Gorzeli, który mówi bardzo ładnie, że Polska jest w zasadzie niepotrzebna, że on nie jest Polakiem, że dać Śląsk Polsce to jak dać małpie zegarek. Ja na te rzeczy bym prosił odpowiedzieć. Dziękuję. Proszę Pana, po pierwsze mówi Pan nieprawdę, przekręca Pan. Powiedziałem wyraźnie, że wśród narodowców są również narodowi socjaliści. To jest święta prawda, jak Pan zna teczkę Holochera, prawda, byłego szefa ONR-u, on wyraźnie to powiedział, że w otoczeniu Pana Dymińskiego są narodowi socjaliści, a nawet narodowi komuniści. Co nam oczywiście nie przeszkadzało chodzić w Marszach Niepodległości, tylko że zostałem z tego komitetu usunięty. W związku z tym rozumie Pan, że przestaliśmy chodzić, także proszę do mnie nie mieć pretensji. Natomiast zwracałem uwagę koledze Wittlerowi, że właśnie nie wiem, dlaczego w tym spocie są fragmenty z Marszu Niepodległości. Ja wytłumaczył, bo koledzy nie wzięli aktualnego spotu, wzięli spot, który zrobił 19-latek z Legnicy bodajże z 2-3 miesiące temu, teraz jest wersja... Ma pan oczywiście rację, ale powiem panu coś, my mamy prawo używać... Tak, ale nie chodzi o prawo, panu chodzi, nie chodzi o prawo, tylko panu chodzi o to, czy to jest moralizm. My tam po prostu chodzimy na ten marsz i tam zobaczycie podczas poparcia w tych wyborach, ilu uczestników tego marszu na 100 tysięcy osób. Myślę, że mniej osób będzie miał kandydat Ruchu Narodowego niż osób, które chodzą na ten marsz, bo my tam chodzimy z imprezą ogólnonarodową, która... Jasne, dobrze. No znaczy, nie. Natomiast... natomiast... proszę Pana, co do sprawy drugiej. Też Pan się myli. Te zdania wypowiedział Pan Polok, który został wyrzucony przez Pana Gorzelika z Ruchu Autonomii Śląska. No to ja tylko Panu mówię. Został usunięty, czego ja osobiście żałuję. Pan Polak miał akurat gospodarcze poglądy bardzo zbliżone do naszych, ale rzeczywiście takie zdanie wypowiedział. Został z tego wyrzucony. Są takie tendencje w Ruchu Autonomii Śląska, oczywiście. Ja jestem zwolennikiem autonomii nie Śląska, tylko wszystkich ziem polskich. Tak, jestem zwolennikiem autonomii wszystkich ziem polskich. Monarchie były bardzo autonomiczne. Jak pan sobie przeczyta Wila, Dawny Ustrój i Rewolucja, pan się przekona, jaka była samodzielność ogromna
prowincji poszczególnych francuskich. I co się stało, kiedy zostały scentralizowane? I czym to się skończyło? Konkretnie rewolucją i jeszcze większą centralizacją. Także ja nie chcę większej centralizacji, właśnie chcę mieć autonomię. Oczywiście mowy nie ma o żadnej tam niepodległości, po to jestem za prowadzeniem kary śmierci, żeby za zdradę tam nakarać, karać śmiercią. Natomiast w sprawach gospodarczych chcemy, żeby wszystko było jak najniżej, żeby jak najwięcej pieniędzy było w kieszeni obywatela. Podatki powinny stawać w gminach, procent z gmin powinien iść wyżej i dopiero procent z tego powinien iść do centrali. A nie tak jak obecnie, wszystko idzie do centrali, która potem połaskawie temu da i korumpuje całą Polskę, że właśnie tymi dotacjami wyrobi z nami. To jest korupcja polityczna, zwłaszcza przed wyborami widoczna, prawda? Tu się da pieniądze na to, na tamto i tak dalej. To jest korupcja. I z tym właśnie chcemy skończyć. Dobrze, dziękujemy. Mamy kolejne pytania. Halo? Panie prezesie, ja mniej, że tak powiem, ad personam, tylko bardziej do pana programu. Dwa pytania. Nie, to nie była ad persona. Tak mi się wydawało. W każdym razie tak. Podatek dochodowy. Pan postuluje, żeby go całkowicie znieść. Słyszałem taką informację, od razu też zaznaczam, że nie jestem ani za, ani przeciw, po prostu chcę poznać pana pogląd na to moje pytanie. Czytałem, że podatek dochodowy stanowi mniej więcej 45 miliardów dochodów do budżetu państwa naszego. 41, tak mniej więcej. Gdzie pan w tym momencie widzi, jeżeli pan chce to zlikwidować, gdzie pan w tym momencie widzi możliwość, że tak powiem, zdobycia tych pieniędzy dla budżetu? To jest jego pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest jakby bardziej na skali międzynarodowej. Pan postuluje wprowadzenie kary śmierci. Od razu też mówię, że jestem raczej bardziej za, aniżeli przeciw, tak? Ale w tym momencie mamy problem, że tak powiem, z pewnymi zobowiązaniami międzynarodowymi, jak na przykład jak pan widzi w tym momencie zrekompensować to, a jeżeli chodzi o kwestię obronności armii, jaką rolę w tym momencie pan widzi na przykład dla sojuszu NATO, jeżeli byśmy wprowadzili pana postulaty w życie? Gdzie w tym momencie my byśmy się znaleźli? Nie bardzo rozumiem. NATO jest paktem obronnym i jeżeli ktoś zaatakuje członka NATO, to mamy obowiązek tego członka NATO bronić. Ukraina nie jest członkiem NATO, dlatego przyjmij uwagę. Nikt nie atakuje żadnego członka NATO, więc nie mamy powodu. Nas też nikt nie atakuje. Nie widzę najmniejszego zagrożenia w tej chwili dla Polski. To Ukraina ma problem, nie Polska. Jeżeli ktoś państwa straszy, to właśnie po to, żeby zrobić histerię wojenną tutaj, że Polska już tutaj tego, żeby tam w Waszyngtonie powiedzieć Amerykanom, patrzcie, tutaj Polska histeryzuje, a więc trzeba zrobić wojnę w obronie Ukrainy, Polski i tak dalej. I to jest podbechtywanie Amerykanom, żeby poparli się o wojnę światową. Natomiast nie jest to ma wspólnego z karą śmierci. Kara śmierci to nie ma wspólnego z Unią Europejską, to jest protokół numer 6 Rady Europy. Rady Europy to jest zupełnie inna organizacja. I numer 11 to jest ten protokół o zniesieniu kary śmierci w wypadku wojny. To trzeba po prostu wypowiedzieć tę konwencję i koniec. Będzie wrzask oczywiście w całej Unii Europejskiej, tak przy tym wrzasku. Także nie ma czym się przejmować. Co do sprawy pierwszej, to są odpowiedź składa się z dwóch części. Pierwsza część jest taka, że zasadnicza. Musicie państwo wiedzieć, że im mniej pieniędzy w budżecie państwa, tym lepiej. Bo wam uczą tutaj, jako tych niewolników, że macie się cieszyć, że u was jest głupio, myśmy tracili masę pieniędzy, ale za to w budżecie państwa jest o 100 milionów więcej. Jeżeli w budżecie państwa jest o 100 milionów więcej, to znaczy, że Polska straciła 40 milionów. Bo ogólna reguła jest taka, że na to, żeby państwo dało nam 100 milionów, musi nam zabrać 140. No nie ma innej możliwości. Musi zatrudnić urzędników, którzy to ściągną. Musi zatrudnić urzędników, którzy te pieniądze jakoś sensownie wydadzą. Więc jeżeli ktoś przyjedzie do was i powie, że wam da 100 tysięcy, to on powiedział, że wam zabierze 140 tysięcy. Nie ma innej możliwości. To nie dlatego, że jest złośliwy, tylko po prostu nie ma innej możliwości. Ludzie naiwnie myślą, że państwo może coś dać. Jeżeli państwo coś daje, to zawsze więcej przedtem zabierze. Ludzie się dziwią, że proszą państwa o pomoc, państwo pomaga, a jest gorzej. Co się stało? No właśnie tak. Państwo dało 100 milionów, ale w podatkach w benzynie, w wódce, gdzieś tak ściągnęło 140. Nie ma innej możliwości. Więc im mniej pieniędzy w budżecie, tym lepiej. Jeżeli ja na przykład dam 1000 złotych na kulturę, państwo mi zabierze 1000 złotych na kulturę, to kultura w tym straci 400 złotych od razu.
bo 400 pójdzie na urzędniku kultury. Gdy ja mam te pieniądze z kieszeni, to ja mogę kupić bilet do kina, do teatru, mogę kupić książkę, mogę kupić obraz, prawda, pójść na wystawę i tak dalej. Jak nie mam tych 1000 złotych, to tego nie zrobię, prawda? Czyli kultura straci 400 złotych, ale te pozostałe 600, uwaga, pozostałe 600 pójdzie nie na tych artystów, którzy się ludziom podobają, tylko na tych artystów, którzy się podobają ministrowi kultury. A to często są ludzie, którzy dostają tam te poznajomości, prawda, cześć mi się z kimś zarobów i tak dalej. Wiadomo dokładnie, jak się przyznaje pieniądze w Instytucie Sztuki Filmowej. I pan mi odpowie na pytanie, ile dotacji dostaje Hollywood w Ameryce? Nic nie dostaje i dlatego robi dobre filmy. A nasze filmy są dotowane i dlatego są na ogół złe. Dlaczego? Dlatego, bo jak film jest dotowany, to reżyser robi film, który się podoba temu, kto dotował, a jeżeli nie jest dotowany, to musi zrobić film, który się podoba publiczności, bo inaczej bankrutuje. I dlatego na ogół filmy niedotowane są znacznie lepsze od filmów dotowanych. To nie jest żelazna reguła, ale na ogół są lepsze. Także to jest pierwsza odpowiedź. Powinno być mniej i chcemy drastycznie zmniejszyć budżet państwa. Drastycznie zmniejszyć budżet państwa, bo jeżeli jest dziura w serze, to są dwie metody walki z dziurą. Pożyczyć skąd ser i zatkać dziurę. Druga metoda, objeść ser naokoło i wtedy razem z serem dziura zniknie. Więc my jesteśmy zwolennikami tej budżetu. Tej drugiej metody. Oczywiście trochę sera musi zostać, na wojsko chce dać większe datki, na wojsko, na policję chce dać większe datki, ale no, musimy pomyśleć o pensji prezydenta. Ale generalnie rzecz biorąc, to jest to. I my chcemy zmniejszyć. A druga odpowiedź jest taka, że nie powiem panu, co się stanie z wpływami do pieniędzy. Do tego przekonany jestem, że znacznie zwiększą się wpływy do budżetu. Bo jeżeli pan, na panu przykład akcyza, tak? Jeżeli ja zmniejszę podatek dochodowy od wódki, to sprzedaż wódki znacznie wzrośnie. A więc płyną pieniądze większe z akcyzy od wódki, które przecież są w ciągu tej ceny wódki, to ogromne, prawda? Czyli dochód do budżetu się zwiększy, a nie zmniejszy, prawda? Jeżeli ja zniknie bezrobocie, więc nie trzeba będzie płacić tam zasiłków, tak już się zlikwidujemy, prawda? Natomiast nie trzeba będzie płacić zasiłków. Znikną inne problemy, bo bezrobocie w ogóle zniknie, bo jak nie ma podatku dochodowego, to co najmniej połowa przedsiębiorców się stuknie w głowę i powie zaraz. Jak nie mam podatku dochodowego, to mogę obniżyć ceny towarów, nie wiem, co na podatek. Ale co więcej, mogę zatrudnić człowieka na drugą i trzecią zmianę. Podatku tego już żadnego nie zapłacę. I bezrobocie mi tu zniknie błyskawicznie, ale to nie wszystko. W ciągu miesiąca czy dwóch przyjedzie mi parę milionów firm z zachodu, żeby się zarejestrować w kraju, który nie ma podatku dochodowego. W zasadzie chodzi o pieniądze, tylko że te kłopoty, tłumaczenia się, prawda, to jest coś strasznego. Czyli ten plan dotyczy też CIT-u, tak? Nie tylko PIT-u? Tak. No i CIT-u to są oczywiście. Liczymy, że to przyjdzie ogromny wpływ do budżetu. Więc liczymy, że będziemy mogli obniżyć jeszcze VAT do tych 15%. Ale może nie będziemy mogli obniżyć. Trzeba zobaczyć, nikt pan tego nie wyliczy. Nikt. Trzeba zobaczyć, albo obniżymy jeszcze VAT, albo podwyższymy trochę VAT. Prawda, pan Orban podwyższył VAT. Obniżając PIT i CIT. Zobaczymy jak to będzie. Trzeba elastycznie reagować na to, bo nikt tego panu nie policzy. Nie ma czym mówić. Ja pozwolę sobie parę słów dodać, żeby państwu wytłumaczyć, jak to działa. 41 miliardów trafia do budżetu z podatku PIT. Z czego połowa to jest PIT, który płaci państwo samo sobie. Wiecie dlaczego? Bo odprowadza PIT od 5 milionów emerytów i rencistów. To po pierwsze. Po drugie, odprowadza PIT od 2 milionów ludzi pracujących w budżetówce. Żołnierzy, lekarzy, prokuratorów, sędziów, pielęgniarek, nauczycieli przedszkolnych, tak dalej. I po trzecie, odprowadza PIT od ponad 600 tysięcy urzędników. Co ciekawe, państwo w chwili obecnej pożycza pieniądze, emituje obligacje, po to, byś samo sobie zapłacić PIT. I płaci odsetki od tych obligacji. To jest totalnie absurdalne. Te koszta nam wypadną. Więc policzmy, że tego PIT-u jest 20 miliardów w budżecie. I jeżeli te 20 miliardów zostawimy wam w kieszeniach, to wy z tego zapłacicie 20% VAT-u.
Więc 4 miliardy w tym momencie wracają w formie VAT-u, a pewnie nie jeden z was sobie kupi papierosa, piwo albo zatankuje samochód, więc jeszcze dołożymy do tego co najmniej miliard na akcyzie, więc z 41 miliardów obecnie zbieranych 15 będzie brakowało. I powiem wam jeszcze jedną rzecz. Wiecie ile wynosi polskie PKB? Wynosi 1 700 000 000 000. 1% wzrostu PKB to jest ile? 17 miliardów złotych. Jeżeli PKB nam dzięki tym zmianom wzrośnie o 2% w skali roku, gdyby państwo było tak chciwe jak w chwili obecnej, to i tak mamy 2 miliardy nadwyżki. To tak jest bardzo proste liczenie, prosta matematyka. Do tego dojdą inne czynniki, o których mówił pan prezes. Więc jest czysty zysk. Ten podatek jest tylko po to, żeby nas inwigilować. I tak jak mówi Andrzej Sadowski z Centrum Adama Smitha i profesor Gwiazdowski, kiedyś teczki trzymano na SBC, teraz 25 milionów teczek trzymają na emerytów, rencistów i wszystkich pracujących w urzędach skarbowych. Chcemy skończyć z tą inwigilacją, skończyć z tą patologią, dlatego prezydent Korwin to Polska bez PIT. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam. Moje pierwsze pytanie. Sama zauważyłam, że jest potrzeba zmiany systemu, że czuję się oszukiwana i mam nadzieję na zmianę tego systemu. Widzę 4 kandydatów tak zwanych antysystemowych. Niektórzy z nich promują jednomandatowe okręgi wyborcze. Co pan, panie Januszu, na ten temat uważa? I drugie moje pytanie. Czy te JOW-y są niezbędne, żeby zmienić system, tak? I drugie pytanie, czy jeżeli któryś z tych kandydatów, szczególnie chodzi mi o Pawła Kukiza, przeszedłby do drugiej tury, czy pan poparłby to? Proszę panią, no ja zakładam, że to jednak ja przejdę do drugiej tury, bo tak patrzę na wyniki. Natomiast proszę pani, jest 4 kandydatów antysystemowych, no nie, nawet właśnie 5, bo ja, pan Wilk, pan Braun, pan Kowalski i pan Kubik, to jest 5, wszyscy na kawę, zdaje się. Nie, poza pan Wilk. I proszę panią, oczywiście, że gdyby ktoś przyszedł do drugiej tury, to wszyscy się popchną wzajemnie, to jest jasne, bo nie ma innego wyjścia. Natomiast co do JOW-ów. Ja się zobowiązałem 20 lat temu, że będę głosował za JOW-ami, ale ja będę głosował, bo dotrzymuję słowa, ale nie przywiązuję tego żadnej wagi i nie wierzę, że coś pomoże. Ja mam taką propozycję. Tak Bóg zdarzył, że na 3 dni przed wyborami są wybory w Wielkiej Brytanii. I zobaczymy. Tam jest taka sama sytuacja jak u nas. Po 30% ma konserwatyści i liberyści i UKIP, co mniej więcej odpowiada tym 5 kandydatom niezależnym, w sumie ma około 15%. I teraz zobaczymy. Czy w wyniku zastosowania JOW-ów, a tam są JOW-y rzeczywiście malutkie, bo oni mówili, że to w Senacie to nieważne, to za duże okręgi, muszą być małe. 460 okręgów, a tam jest 650. Będą podzielone na malutkie okręgi i zobaczyli, czy UKIP dostanie więcej głosów niż przecięta, czy mniej. I w zależności od tego będziemy już 8 wiedzieli, jak ocenić działanie JOW-ów. Sami to zobaczymy na własnej skórze. Także nie mówmy z góry hop, poczekajmy na 8, prawda, na ogłoszenie wyników w Anglii, na ciebie tylko pytanie i zobaczymy, co się będzie działo. Dobrze? Wtedy sami oceniamy. Dziękuję bardzo. Mamy kolejne pytanie. Januszu, pan jest taki nowoczesny, typu PIT, jakieś referendum. Czy nie można zrobić referendum na temat likwidacji Urzędu Skarbowego? Są 40 księstwo zrobić z Polski. Są 42 kraje, gdzie nie ma urzędów skarbowych. Ci to nie, że w Polsce węgamy, nieraz mnie tam zabiorą do New Yorku, oni nie wiedzą, co to urzędy skarbowe. Nie, wiedzą, wszędzie są urzędy skarbowe, inaczej może nazywają, ale bo jak pan wie, dwie rzeczy na świecie są nieuniknione, śmierć i podatki, także urzędy skarbowe zawsze są. Każde państwo jakieś podatki musi mieć, musi się trochę inaczej nazywać, na przykład w krajach arabskich nie ma podatku, ale istnieje tak zwana darowizna, która jest, no, nie jest obowiązkowa, no, ale bardzo krzywo patrzą na tych, którzy jej nie robią. Państwo się tego musi utrzymać, bo z czego utrzymać wojsko, policję, no i tego nieszczęsnego prezydenta i kilku urzędników.
Tak. Nafty nie mamy, my tego nie utrzymamy niestety. Z tej nafty, która jest w Katyniu, to nie utrzymamy nawet brygady czołgów, a co dopiero o cały jaj. Także nie, bo podatki muszą być, izby skarbowe, jakby się zwolą, muszą być oczywiście. Natomiast no, nie można zdecydować. Dobrze, dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie. Niestety czas ucieka. Jedno pytanie w sprawie ostatnio podpisanej zgody na przyjęcie uchodźców z Syrii i Afryki. Jak pan się odniesie do tego? Więc Stany Zjednoczone, poza tym, że mają bazy naokoło całej Rosji, bo Rosja nie ma baz naokoło Stanów Zjednoczonych, oprócz tego zniszczyły Kaddafiego, bo był sojusznikiem Rosji, zniszczyły Serbię, obłożywszy ją bombami, przy okazji oderwały od Serbii Kosowo. To jest ciekawe, dlaczego wolno było oderwać od Serbii autonomiczną Republikę Kosową, a nie można od Ukrainy oderwać autonomiczną Republikę Krymu, które są jednogłośnie parlament uchwaliła niepodległość, prawda? W Kosowie nie było żadnego referendum, na Krymie było. I co więcej, chcę państwu powiedzieć, że w odróżnieniu od Polski na Krymie urny były przezroczyste. Może to drobiazg, ale zawsze istotny. Proszę państwa, i również Amerykanie do dzisiaj finansują ISIL, czyli kalifat, ten okrutny kalifat islamski Iraku i Lewantu. Formalnie oni w tej chwili nawet bombami to obkładają z góry, ale w dalszym ciągu kupują ropę naftową z Mosulu od ISIL-u. To jest główne zaopatrzenia ISIL-u i broni dostarczają formalnie do demokratycznej armii Syrii, ale wszyscy wiedzą, z Amerykanami na czele, że ta demokratyczna armia Syrii w ogóle nie istnieje, bo cała ta broń po dwóch dniach trafia do ISIL-u. Także Amerykanie wspierają ten ISIL tylko dlatego, żeby obalić Bashara al-Assada, który jest sojusznikiem Rosji. Ja byłem w Syrii, widziałem tych ludzi, rozpaczliwie mówiących, słuchajcie, jak ta Europa może nas zostawić? My jesteśmy jedyni ludzi, którzy mają różnorodność. My bronimy Alawitów, tam Baitów, Bahaitów, chrześcijan, druzów, zaczynając od alfabetu, prawda? Alawitów, tam szyitów i tak dalej. Przecież ci sunnici, którzy teraz robią tę rewoltę, oni otwarcie mówią, że wolą Allaha jest gwałcić szyitki, chrześcijanki i inne, mordować nawet szyitów, mimo że to są islamiści. To są szaleńcy, tak ludzie, tak jakbyśmy się cofnęli o 800 lat, bo to jest religia 800 lat młodsza, na 800 lat do czasu średniowiecza, prawda, gdzie były wojny religijne. To jest na tym poziomie mniej więcej tam trwa walka. I niestety Amerykanie tutaj wspierają tych szaleńców tylko po to, żeby obalić tego ludzi Bashara al-Assada, tych alawitów, prawda? To jest mniejszościowa sekta muzułmańska. Także aż się łza wokół kręci, jak się widzi, że ci wszyscy ludzie mogą pójść pod nóż. Ja tam byłem w tej Syrii, widziałem tych kulturalnych ludzi, idą do koncertu, prawda? Grają muzykę i arabską, i europejską, wszystko działa w ich harmonii, a 5 kilometrów dalej strzelają ci różni tam powstańcy, prawda, ostrzeliwują ten Damaszek i nocami wszystkie samochody z Damaszku zamykają się w dzielnicy rządowej, tam parkują, bo na zewnątrz już są podpalane i niszczone. I to jest wspierane przez Amerykanów. To jest bardzo przykre. No bo jednak wydawałoby się, że jakaś tam więź cywilizacyjna powinna być. Powinniśmy wspierać raczej chrześcijan niż zwariowanych szalonych sunnitów. No ale tak to... Są sunnici też potępiają. Nawet Arabia Saudyjska już przestała popierać tylko Katar. Ale Katar ma dużo pieniędzy z ropy i Katar wspiera ISIL bardzo wyraźnie. Także proszę państwa, mówiąc krótko, ja chciałbym prowadzić politykę przede wszystkim moralną, po drugie politykę zgodną z interesem państwa, bo ja zostałem wybrany na prezydenta głosami obywateli polskich i moim obowiązkiem jest dbanie o interes obywateli polskich, a nie nawet państwa polskiego, tylko obywateli polskich, bo prezydent jest obywatelem narodu, społeczeństwa, a nie
jest prezydentem aparatu państwowego. Aparat państwowy musi być trzymany w ryzach, jak powiedział pan Hitler, trzeba zagonić rząd do roboty, on długo nie potrwa, ale przynajmniej jak będzie przez kilka miesięcy, niech na przykład zrealizuje obietnicę pana Tuska 3 razy 15, proszę bardzo. Jeżeli zrealizuje, to potem nam będzie łatwo. 1,15 zlikwidujemy, VAT podniesiemy z 15 na 20 i zobaczymy, co będzie, nie? Także będzie nam łatwiej. Niech to zrealizuje. Ja bez większej wiary, że uda się ich zagonić. Oczywiście zwołam Radę Gabinetową. Na Radzie Gabinetowej pogrożę im palcem, prawda? No, ale jedyna realna groźba to są służby specjalne. I wiadomościami o służb specjalnych będę mógł im realnie grozić, bo ja jestem dobrym graczem, zapewniam państwa, gram w różne gry, jestem specjalistą o teorii gier i na tym się znam. Także zobaczycie państwo. Jeżeli trzyosobowa partia, UPR, w Sejmie przeprowadziła uchwałę legislacyjną, to pytacie państwo, że to jest duży wyczyn. Udało nam się. Zagraliśmy, wygraliśmy. No więc mam nadzieję, że uda mi się jako temu prezydentowi wygrać, bo jak mówi Ibsen, silny jest najsilniejszy, gdy stoi sam. Więc będę sam stał przeciwko temu parlamentowi, ale mam nadzieję, że już w nowym parlamencie już nie będę sam, bo sondaże dają nam szansę, że będziemy trzecią, a być może jedyną trzecią partią w parlamencie. I wtedy będziemy mieli bat na te PO-i. Dziękuję za uwagę. Bardzo państwu dziękujemy, bardzo dziękujemy za udział w tym spotkaniu. Jeszcze chciałbym prosić, żebyśmy zrobili coś, co robimy we wszystkich miastach. Tutaj kolega narzekał, że za mało z takich spotkań jest nagrań, więc my zbieramy nagrania, które chcemy wykorzystać w naszych kolejnych spotach, które będą emitowane w tej kampanii. Więc zadam pytanie, które zadawałem na początku tego spotkania. Kto wygra wybory? Kto wygra wybory? Korwin! Kto wygra wybory? Korwin! Dąboj! Dobrze, dziękuję bardzo i zachęcamy do robienia zdjęć. Panie prezesie, może tutaj zdjęcia na sali, tak?